Wiele studenckich kół naukowych tworzy pojazdy jeżdżące czy modele samolotów. Jednak my postanowiliśmy pójść o krok dalej. To jest Hexa 2+, czyli rakieta stworzona przez zespół studentów z Politechniki Poznańskiej. Ma 160 mm średnicy i ponad 4 metry wysokości. Jest w stanie wynieść ładunek naukowy o masie 4 kg, a jej docelowy pułap lotu to ponad 9 km. Napędzana jest autorskim silnikiem hybrydowym Broomstick 2, który potrafi wytworzyć nawet 4,5 tysiąca newtonów ciągu startowego oraz 40 tysięcy newton na sekund impulsu całkowitego. Dzięki niemu Hexa 2+, uzyskuje przyspieszenie startowe przekraczające 8G, czyli czterokrotnie więcej od startującego bolidu Formuły 1. Tak ambitna konstrukcja pozwoliła nam zająć pierwsze miejsce w zeszłorocznej edycji Spaceport America Cup oraz zdobyć nagrodę Jima Furfaro za najlepiej przygotowany raport techniczny. Ten projekt to przede wszystkim ludzie, którzy poświęcili setki godzin, aby z komputerowego modelu mógł stać się faktem. Thank you.